czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż. Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Czemu tak? Czemu? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj, dziewczyno, bo cię pobodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Mazurek, mazureczek, oberek, obereczek, kujawiak, kujawiaczek. Chodźże, Maryś, chodźże, chodź. Mazurek, mazureczek, oberek, obereczek, kujawiak, kujawiaczek. Chodźże, Maryś, chodźże, chodź, no chodź. Witamy serdecznie na koncercie jubileuszowym, którego uczestnikami będziecie państwo w większości wszyscy. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj, dziewczyno, bo cię pobodą. Ja ci buzi dam, ty mazurek, mazureczek, oberek, obereczek. W lipcu czy w czerwcu odbywamy walne zgromadzenie, tworzymy lokalną grupę działania, konstytuujemy się. Przygotowujemy strategię w międzyczasie i ją, daje się pod koniec tego 2008 roku, przyjmujemy do realizacji. Kochałeś mnie kiedyś, Jasiu, a teraz mnie już nie chcesz. Kochałeś mnie kiedyś, Jasiu, a teraz mnie już nie chcesz. Niby 10 lat tak krótko, a jednak tak długo, bo tych różnego rodzaju historii, które w międzyczasie pojawiły się w naszym życiu i funkcjonowaniu lokalnej grupy działania jest całe mnóstwo. Jak powiedziałem, główny cel, strategia, rozwój turystyki, ale generalnie rzecz biorąc rozwój obszarów wiejskich tu, na których lokalna grupa działania funkcjonuje. Współdziałanie i szukanie tak zwanej lokalnej, jak to się ładnie określa, tożsamości. I to się pewnie udało zrobić, chociaż jeszcze wiele, wiele pracy przed nami i wiele lat. Przygotowywałam specjalnej przemowy. Chciałam, aby to moje wystąpienie, to co teraz powiem, było spontaniczne, żeby ono płynęło prosto z serca. Tak jak w pewnym sensie spontaniczny był cały dzisiejszy wieczór i nasz koncert jubileuszowy. Poprzez ten koncert chciałam państwu zaprezentować i jednocześnie podziękować wam, że jesteście z nami, że współpracujecie z nami, że na co dzień nas wspieracie. Ale także chciałam pokazać, że to, o czym ostatnio mówi się, że ta ludowizna jest już, może nawet brzydkiego sformułowania użyłam, ludowizna. Kultura ludowa odchodzi od zapomnienia, że nie będzie kontynuatorów. Chciałam dziś poprzez nasz koncert temu zaprzeczyć i pokazać, że dzięki naszym cudownym zespołom, które dzisiaj mogliśmy usłyszeć, i dzięki tym młodym, cudownym artystom, którzy podejmują wyzwanie, by właśnie kontynuować
kulturę i sztukę ludową, nie pozwolimy odejść w zapomnienie, wręcz przeciwnie, ocalimy od zapomnienia to, co tak bardzo ważne i dla nas wartościowe. Szanowni Państwo, trudno mi byłoby wymieniać wszystkie osoby, dzięki którym dziś możemy wspólnie świętować nasz jubileusz. Dlatego pozwólcie, że podziękuję ogólnie, przede wszystkim wszystkim naszym członkom za to, że jesteście, ponieważ bez Was nie byłoby naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom, tym wcześniejszym, ale i tym obecnym. Mam wrażenie, że każdy z Was na tym każdym prezentowanym tutaj slajdzie w pewnym sensie też pozostawił cząstkę samego siebie w całej naszej działalności. Dziękuję także mediom, bowiem wspomagacie nas, pokazujecie to, co robimy, promujecie naszą działalność. Dziękuję także bardzo serdecznie wszystkim podmiotom współpracującym, dzięki którym ta nasza praca, te nasze działania mogą oznaczać się, myślę, powiem nieskromnie, naprawdę wysoką jakością. Dziękuję także wszystkim, dosłownie wszystkim członkom zarządu Komisji Rewizyjnej i Radzie wszystkich kadencji za to, że poświęcacie swój prywatny czas i angażujecie się społecznie w naszą działalność. I wreszcie dziękuję bardzo serdecznie włodarzom wszystkich kadencji przez te nasze 10 ostatnich lat za to, że wspieracie naszą działalność, że służycie radom, wspieracie nas organizacyjnie, że obdarzyliście nas zaufaniem, co jest dla nas niezmiernie ważne, że pozwalacie, by działania toczyły się własnym biegiem. Bardzo Wam za to dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze pozwolę sobie już tak bardzo prywatnie powiedzieć słowa, które cały czas, gdy myślałam o tym wieczorze, przychodziły mi do mojej głowy. A mianowicie to, że piękniejszej pracy nie można byłoby sobie wyobrazić. Zawsze o tym myślę właśnie codziennie, podejmując kolejne wyzwania. Myślę, że to jest wyjątkowe mieć taką pracę, by móc spotykać się z tak wieloma cudnymi osobami. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteście, że to życie jest naprawdę piękne. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Ziele, nie będzie bez ciebie żadne wesele. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg dopomoże. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg dopomoże. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg. Chmielu, chmielu, oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg dopomoże. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg dopomoże. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg. Oj chmielu, oj Boże, niech ci Pan Bóg.